Witam wszystkich bardzo serdecznie. Co jakiś czas będę Wam czytać fragmenty różnych książek, które są dostępne w sklepie mojej fundacji Wołyń Pamiętamy. Dzisiaj czas jest na Sąsiadów Jacka Międlara, tom drugi, rozdział Ja im nie przebaczam. Helena Partyka-Czopa urodziła się 1 maja 1932 roku w Zbarażu, mieście powiatowym położonym w województwie tarnopolskim, zaś do czasu rozbioru w województwie wołyńskim. Dwa nazwiska i Czopa przez dwa P. Ja jestem z Kresów, a mąż z Zagłębia, także dwie krainy się spotkały, tłumaczy. Ludobójstwo, które w czasie II wojny światowej Ukraińcy zgotowali Polakom, pamięta do dziś i co zrozumiałe w dobie banderyzacji na Ukrainie, nie potrafi za nie przebaczyć. Ja nieraz im mówię, to wy tu przyjechały, tak? A wasi dzidy i baćki ryzały, a wy tu lachy przyjechały, tłumaczy. Jak mi się to przestanie śnić, to wtedy może przebaczę, dodaje. Z panią Heleną poznał mnie mój kolega, ksiądz Jakub, którego kobieta otacza codzienną modlitwą zwaną Margaretką. Po pierwszych kilku minutach rozmowy w przedpokoju obitym drewnianą boazerią odnoszę wrażenie, że moja rozmówczyni jest spragniona wymiany zdań z dziennikarzem, który uwiecznia jej wspomnienia na nagraniu i na piśmie. Prowadzi do mnie mnie do niewielkiego salonu z długą PRL-owską meblościanką i tapczanem z kolorową narzutą. Na ścianie wisi wiele reprodukcji przedstawiających przedwojenną Polskę oraz świadectwo poświęcenia rodziny Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Ojciec pani Heleny, Michał Partyka, był człowiekiem dobrze wykształconym. Z sukcesem zdał maturę w austriackiej szkole. Po niemiecku mówił perfekt. Oprócz tego bardzo dobrze znał ukraiński, zaznacza świadek i dodaje, że umiejętność mówienia w języku niemieckim okazała się bardzo pomocna za czasów okupacji hitlerowskiej i w dobie ukraińskich prześladowań. Pracował w starostwie. Matka Anna zajmowała się gospodarstwem domowym, a zwłaszcza dziećmi, Czesławem, Jadwigą i Heleną. Wychowywała także przybrane dzieci Janinę i Stanisława, których osierociła matka, pierwsza żona Michała Partyki. Mieszkali w Zbarażu, w miasteczku liczącym około 8 tysięcy mieszkańców, położonym nad rzeką Gniezną, nieopodal granicy ze Związkiem Sowieckim. W Zbarażu mieszkali Polacy, Ukraińcy i Żydzi. Żydzi sklepy mieli, tak jak ja pamiętam do wojny, a w 1939 roku miałam 7 lat, to między Polakami a Ukraińcami była przyjaźń do tego stopnia, że ja chodziłam do cerkwi. Chodziłam pooglądać wszystko, bo chciałam koniecznie zobaczyć, czemu ksiądz ma kielich i łyżeczkę i to mnie intrygowało. I tak co jakiś czas przystępowałam i zaglądałam do tego kielicha, a gdy zorientowałam się, gdy zorientowali się dorośli, to mnie zawsze wyprowadzali z cerkwi, ale pewnego razu ten pop zorientował się, że ja zaglądam i on ten kielich mnie pokazał. Bardzo mi się podobały ich uroczystości. Rodzina ukraińskiego księdza niedaleko od nas mieszkała. Tam były dwie dziewczynki i chłopiec i myśmy się z nimi bawili. A co ciekawe, on miał matkę i rodzinę polską. Księża też się żenili z Polkami. I te dziewczyny, ja nie mówiłam po ukraińsku, one do mnie mówiły po polsku. Także myśmy się razem bawili. Gdy miałam 6 lat, to już poszłam do szkoły. Chodziły do niej polskie i ukraińskie dzieci. Jako 6-latka ja się uczyłam polskiego tylko, ale jak w 1939 roku przyszli Rosjanie, doszli do wniosku, że u nas jest niski poziom i wszystkich o jeden rok cofali. Jak ktoś był w pierwszej klasie, to z powrotem chodził do pierwszej, jak chodził do piątej, to z powrotem chodził do piątej. Ja z powrotem u ruskich chodziłam do pierwszej klasy. Bardzo krótko trwała rosyjska wolność nasza. W lipcu 1941 roku przyszli Niemcy i już zaczęli Ukraińcy rządzić i sobie zażyczyli, żeby we wszystkich szkołach uczyło się po ukraińsku. Wcześniej nigdy nie spotkałam się z tym, żeby Ukraińcy skarżyli się na Polaków. Polacy zachowywali się w porządku wobec Ukraińców. Nie było jakichś wyskoków poza wyskokami chłopców ukraińskich, którzy śpiewali nie budut nas lachy kałanami zwały, to znaczy nie będą nas lachy świniami nazwały. Relacje z Żydami też mieliśmy bardzo dobre. Lekarze najczęściej byli żydowscy i pamiętam, że jak zachorowałam na odrę, to do mnie przychodził żydowski lekarz. A później, jak te getta powstały, to Ukraińcy rabowali Żydów ile wlazło. Getto w Zbarażu powstało w grudniu 1942 roku. W tym czasie pani Helena uczęszczała do prowadzonej przez zakonnicę ochronki spełniającej rolę świetlicy. Tuż przy ogrodzie należącym do zakonnic stał wysoki mur, za którym mieściła się odizolowana część miasta przeznaczona dla starozakonnych.
Tam za tym murem byli Żydzi. To myśmy przychodzili, chleb przynosiliśmy ze sobą i rzucaliśmy tym dzieciom. A one podchodziły pod murek i zbierały. A Ukraińcy Żydów rabowali. Zabierali z sobą wszystko, co się da, także ubranie. Jak jechaliśmy już w transporcie na zachód, to byłam świadkiem tego, że Ukraińcy wyrzucali martwych ludzi, a inni ściągali z nich nawet bieliznę. We wrześniu 1939 roku wybucha wojna. Jak wspomina pani relacje Ukraińców i Żydów na najazd, reakcje Ukraińców i Żydów na najazd sowieckich okupantów? Bardzo dokładnie pamiętam ten czas. Mi się śniło przez wiele lat. Wygląd i zachowanie Rosjan wywarł na mnie bardzo niekorzystne wrażenie. W każdym razie jak przyszli Żydzi, bardzo się cieszyli. Wychodzili, stoły wystawiali, jedzenie dawali, byli bardzo pozytywnie do nich nastawieni. Ukraińcy podchodzili do tego troszkę z rezerwą, nie cieszyli się tak bardzo jak Żydzi. Ja pamiętam to bardzo dobrze, jak Żydzi wszystkich ich częstowali, wszędzie tak się klepali po ramieniu, w objęcia brali. I wtedy właśnie Ukraińcy zaczęli śpiewać te różne piosenki, że będą ryzat, ryzat lachów. Ja rozumiałam po ukraińsku i czytać dobrze potrafiłam, ale mówić nie umiałam. To zaczęło się w 1943 roku i już wówczas ludzie bali się po nocach chodzić, chowali się, próbowali jakieś kryjówki znaleźć. No i już dużo osób było pomordowanych. Kilku w Łubiankach, rodzina księdza też zamordowana. Myśmy ich znali, bo przez tę Łubiankę przechodziliśmy, to było blisko. I odbywały się pogrzeby, więc Ukraińcy nas wyśmiewali. Polacy z okolicznych wiosek zaczęli chować się z barażu. A to wszystko zaczęło się niewinnie. Najpierw zaczęli wyśpiewywać na Polaków, grozić. W szkole pojawiały się pobicia polskich dzieci, czy też zabierano im śniadanie, książki czy zeszyt. W takich sytuacjach nauczyciel nawet bał się wtrącać. Ukraińcy zaczęli zaczepiać polskie dzieci. Od tej pory zrobił się między nami dystans. Już nie bardzo chodzili do siebie na święta, już się odseparowywali kompletnie. Czy te dzieci musiały słuchać w domu, że Polacy są źli? Tak. No cały czas dorośli ich nastawiali negatywnie do Polaków. Kiedy to się rozwinęło do niebotycznych rozmiarów? W 1943 roku na Wołyniu w tym czasie to już zaczęły się mordy. U nas to łapanie po drodze było najpierw. Jeśli ktoś na rowerze pojechał z Nowego Rogowca do Zbaraża, czy Łubianek do Zbaraża, to i rower przepadł, i on. Jak dzieci miały rower, to też... Te dzieci przepadały. Miałam kolegę w swoim wieku, tak też miał 10 lat. Chcąc iść do kościoła czy do miasta, można było, przypuśćmy, przez długą ulicę iść, a można było przejść przez park, więc przez park było krócej. I zawsze się leciało przez ten park. Więc i on szedł tą drogą do szkoły i go złapano. Nie wrócił już nigdy do domu. Nazywał się Edward Kominek. Do tej pory pamiętam nazwisko, bo często jako dzieci za niego się modliłyśmy. Czy ciało zostało znalezione? A skąd, gdzie tam? Jak pokroili na plasterki i gdzieś w jakichś krzakach uczyli się, jak oczy wybierać, jak wyłupywać. Także oni już się przyuczali. Już chodziły słuchy o ukraińskich napadach. W samym Zbarażu Ukraińcy nie przeprowadzali takich masowych mordów jak na wioskach. Nie palili domów, a zbrodnie nie były codziennością, gdyż bali się wojska. W tamtym czasie niemieckiego, stacjonującego w mieście. Mordowali jednak na peryferiach, gdzie mieszkali przyjaciele partyków, państwo michalscy. Pewnego razu pani Helena poszła na spacer ze Stefcią Michalską. Po kilku godzinach wspólnej zabawy w ciągu dnia, odprowadzając do domu przyjaciółkę, ujrzała coś, co do dzisiaj śni się jej po nocach. W kuchni leżała mama Stefci, naga. Czy Ukraińcy ją zgwałcili, to nie wiem, bo ja się na tym nie znałam, ale jeszcze się znęcali. Mogli gwałcić, a później czy benzynę, czy coś innego wsadzali, flaszkę wsadzili w krocze, podpalili. I to wybuchło tak, że nawet te kawałki szkła na zewnątrz się wydostawały. Krocze całe rozerwane, oczywiście się zabawiali, więc powycinane były piersi. Była naga, całkiem okrwawiona od krocza, pocięte piersi, podcięte gardło z góry na dół. Idziemy dalej, bo z kuchni żeśmy szli do pokoju. Leży dziadek. To był taki dziadek, może 50 lat miał, może nawet nie miał tyle. Z tym zabawiali się inaczej. Rozpruli mu gardło, wyciągnęli język i przybyli. Pocięli mu jeszcze nogi, odcięli mu krocze. Także wiedzieli, co mają robić, żeby kogoś męczyć. Miałam na co popatrzeć. Ile pani to przeżyła jako jednastolatka? Jak pani to przeżyła jako jednastolatka?
Bardzo się bałam. Ja się tak bałam, że się chowałam w krzaki bardzo często i w nocy mi się to wszystko śniło. Od tego dnia mam koszmary. Raz, gdy byłam dzieckiem, śniło mi się, że gdzieś jesteśmy na wsi i mam owoce zrywać i chciałam się na drzewo dostać. Patrzę, a Ukrainiec siedzi wyżej i mamie podcina gardło, więc krzyczę. Ja się budzę z krzykiem. Ojciec przychodzi, siada koło mnie, kładzie moją głowę na kolana. Słuchaj, jesteś w domu. Nie denerwuj się, nikogo nie ma, żadnych Ukraińców, krzyczałam na cały regulator. Kilka miesięcy później z całą rodziną i tysiącami mieszkańców wiosek i kolonii na Wołyniu, którzy znaleźli schronienie w Zbarażu, udała się na dworzec kolejowy, by wyjechać na zachód. My nie uciekaliśmy, nam kazali wyjechać. Na pociąg towarowy w Zbarażu czekaliśmy przez miesiąc. Najpierw żeśmy stali na stacji w Kurowie. Miesiąc czasu pod gołym niebem, aż w końcu wywieźli nas nad Odrę. Wie pan co, żaden zbrodniarz, obojętnie jakiej narodowości, obojętnie kogo mordował, nawet gdyby zwierzęta mordował, to nie ma prawa być na świeczniku, bo i dzieci maleńkie mordowali, szyjkę podcinali. Przecież i 5-letnie, i 7-letnie, i 90-letnich starców, 90-letnich starców też. A zapraszanie Ukraińców do Polski jest błędem, ale to proste. Do ofiary pójdziesz, do bandyty nie pójdziesz. Ja im nie przebaczam, bo ja im cały czas złorzeczę. Także ksiądz już mi parę razy zwrócił na to uwagę i mówię, proszę księdza, musi ksiądz coś zrobić, żeby mi się przestało śnić. Jak przestanie mi się śnić, to może przebaczę.